okolice stacji kolei. I co mamy teraz zrobić, jak idą owieczki tu? Nie? Cześć owieczki. No. Cześć. Cześć. Cip, 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 cip. No. Poprosimy o przejście, można? Szanowna pani, to? Można? No, no cię pasiki, no. Cześć, no, hej. No, przejdziemy, tak? No, cześć. Dobry. Dobry. Witamy, witamy panie serdecznie. Owieczki wcale nie głupie, bo sobie buszują w cieniu. No czemu niby nie? Powiedziałam, że tu będzie gorąco, ty chciałeś kurtkę. Poza tym musimy iść chyba tam. Droga przez mękę to ustoja się przypomina. Ludzie, prawda, z wędrówką na ten mostek wygląda w ten sposób. Wejście was zamorduje, zejście was zniszczy. Nie dajcie się nabrać na piękne góry, na śliczne widoki, na kozice i owieczki. Po prostu nie przyjeżdżajcie tutaj. Bo wspomnijcie moje słowa Lezia, który się dla was męczy, plus w towarzystwie Julci, że normalnie to się nie da. Tak przeżyć bez wstrząsu umysłowego, nie mówiąc o fizycznym oczywiście. No, ale jak ktoś chce, to ja mu tam będę gadać. Tu macie takie trywialne widoczki alpejskie, nie? Takie widoki to można kupić w każdym sklepie. No. Takie tam fotki dla cierpiących nam chorobę wysokościową albo coś. Kamyczki wyślizgane tysiącami stópek. Może się przytrzymam. Jest jakiś
spierdolony odcinek, nie? No. Najgorszy, zdaje się. W sensie wysokości takiej, wiesz, no. Przydupnej. Man macht.